Zesmakujcie dziś ze mną piernikowego chlebka bananowego. Chlebek bananowy jest prosty w przygotowaniu, a obłędnie pachnie świętami. Zaraz pokażę Ci, że bardzo szybko go przygotujesz, a smakiem zachwycisz wszystkich swoich gości. Jeśli nie umiesz piec, ten przepis jest właśnie dla Ciebie. Wcześniej jednak zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku i TikToku. Na początku przygotuj sobie wszystkie składniki i zacznij od przygotowywania bananów. Do misy włóż 350 g bananów. Dokładnie rozgnieć je widelcem. Dokładnie odmierz gramaturę bananów, ponieważ większa ilość dodana bananów do ciasta może spowodować, że powstanie zakalec. Gdy dokładnie rozgnieciesz banany, przygotuj sobie cukier. Może być to cukier trzcinowy, cukier biały, erytrytol, co najbardziej wolisz. Ja tutaj użyłam cukru trzcinowego. Dodaj również olej. Olej możesz zastąpić masłem i jajka. I możesz użyć jedno duże jajko lub trzy bardzo małe. Ja użyłam trzy małe. Gdy dodasz już jajka, wszystko dokładnie wymieszaj. Gdy wymieszasz już masę bananową, przygotuj sobie pozostałe składniki. Bakalie pokrój w mniejsze części. Ja tutaj używam żurawiny, orzechów, daktyli, a także fig. Do masy bananowej przesiej mąkę. Do mąki dodaj również sodę oczyszczoną, a także przyprawę do piernika. Dodaj następnie posiekane bakalie. I całość dokładnie wymieszaj. W tym momencie przygotuj sobie blaszkę. Jedno blaszki wykładam papierem do pieczenia, a boki smaruję masłem i obsypuję mąką. Tak przygotowaną blaszkę wylej przygotowane wcześniej ciasto. Wierzch ciasta udekoruj bananem, orzechami lub innymi ulubionymi dodatkami. Mogą być to również kawałki gorzkiej czekolady, ponieważ banan wspaniale komponuje się właśnie z czekoladą. I tak przygotowane ciasto wstaw do piekarnika, zgrzanego do 180 stopni na około 60 minut. Po upływie 55 minut sprawdź za pomocą patyczka, czy ciasto jest już upieczone. Zobacz, ciasto po upieczeniu wygląda następująco. Jest pięknie wyrośnięte, pulchne, delikatne, sprężyste. Niestety nie zdążyłam zrobić Wam zdjęcia, jak wygląda w środku, bo chlebek rozszedł się jak świeże bułeczki. Mam nadzieję, że przepis Ci się spodobał. I jeśli lubisz banany lub banany zalegają w Twojej kuchni, przygotujesz ten chlebek z mojego przepisu. Smacznego!